Hilary Koprowski, lekarz, wirusolog i immunolog. Urodził się w Warszawie w 1916 roku, a zmarł niedawno, w 2013 roku w Filadelfii. Swoją naukę rozpoczął w gimnazjum imienia Mikołaja Reja, a później kontynuował ją na Uniwersytecie Warszawskim na medycynie. Ojczystą karierę przerwał mu wybuch II wojny światowej, przez co Hilary zmuszony był do ucieczki. W rezultacie Koprowski dotarł do Brazylii, gdzie podjął się pracy w Fundacji Rockefellera w Rio de Janeiro. Następnie w 1944 roku znalazł zatrudnienie w amerykańskiej, położonej niedaleko Nowego Jorku, firmie farmaceutycznej Lederle. Koprowski podczas pobytu w USA nie zapomniał o Polsce, czego efektem było przekonanie farmaceutycznego koncernu Wyeth do bezpłatnego przekazania Polsce 9 milionów dawek opracowanego przez niego leku. Hilary Koprowski w dalszym ciągu prowadził badania w zakresie embriologii, neurologii oraz wirusologii, a w 1957 roku został dyrektorem Wistar Instytutu.